Witam serdecznie, jestem Ani i witam w kolejnej części Doom 3 BFG Edition, czyli Big Fucking Gun. Niestety nie udało mi się znaleźć jakiegokolwiek spolszczenia. Okazało się, że to spolszczenie ze zwykłego Dooma 3, który też posiadam, niestety nie działa z tą wersją. To jest wersja Steamowa i z tego co mi wiadomo, ta edycja BFG jest tylko i wyłącznie na Steama. I no niestety to nie działa, wyskakują błędy, więc niestety no zmuszona jestem grać po angielsku, ale postaram się w miarę możliwości w związku z tym, co się dzieje w grze, no tłumaczyć jakieś ważniejsze treści. Okej, to lecimy. Dobra, przeładujemy broń. Co mamy? Zadanie. Return to the command message. Sent for status update for Sergeant Kelly. Okej. Musimy teraz wrócić do tego Kelly'ego. Latareczka, bo zaraz pewnie mi coś tu wyskoczy na ba. Trzeba było się stawiać. Co to? Jakaś część ciała? Dobra, to jeszcze muszę... Masz coś, kolego? No, słychać jakieś hałasy. Dobra. Wszędzie para. Rąsia. Jakaś kukaweczka, którą mogę zabrać. Supplies. Co? Gdzie? Hey, you. A ja nie wiem, czy ja ci ufam. Kurde. Spadłam, no. Teraz... The supplies to... Aha, tu już jest pusto, dobra. Chwila, muszę się rozejrzeć. Ja ci dam zaraz hey you. Ja nie wiem, czy ja tam chcę pójść. Może chcesz mi krzywdę zrobić? Wiesz to. Coś się stało? No co ty nie powiesz? Wyobraź sobie, że zauważam, że coś się stało. Nie wiesz, jak przetrwałeś. No miałeś mi dużego farta. Zakładam, że długo nie pożyjesz. Chodzi na to, że tutejsze eksperyment uwolnił jakiś... Zapomniałam, że to nie to. Chwileczkę, ja szybko przeskoczę do opcji i zmienię ten kontrol, bo to nie może tak być. Teraz spróbuję. O, okej. Okay. Przeładujemy broń. Przecież będę się cały czas mylić, to nie ma szans, żebym używała C. Przecież to nawet nie wiem, czy to jest... Dobra, uważaj. Nie wiesz, co tam się i czai. No, ja wiem. Brzydkie, paskudne i tak dalej. To chyba nie przejdę przez te rury. Teraz jak tu jest... Zaraz. Tu? Nie. Co to za dziwny oddech? Jakby kobiecy oddech. No chyba mój tak bohater nie oddycha. Wow. Oż ty w mordę! Zza pleców Mendo wyłazisz? Tu jakiś datapad? Nie wiem, jakiś komunikat, ale nie wiem, o co chodzi. Z jakimiś achievementami? Że zostały... Muszę tutaj klęknąć są. To jakieś radio? Staniesz gnoju? Chyba nie, chyba tutaj takich cyrków nie ma. Tak mi się wydaje. Tak? No! Oż ty! Jak to jest możliwe, że ja chybiłam? To wygląda tak, jakbym chybiła. No kurza morda. Poczekam, aż latareczka mi się naładuje. Dobra. Kurde, nie wierć się! Oh yeah! 10 naboi? Nie. Za mało. To mogę wziąć? Coś jakby słyszę czyjeś kroki?
Dobra, na razie wyłączymy latareczkę, bo nam... Co jest? Obcej... Co to było? Ktoś była zmiana teraz zadania. Heaven. To zaraz coś mi się wychyli. Oż ty w życiu. Gnoju. Wiesz, datapad. Miał dzięki temu pewnie dostęp do tamtych, jakichś z tamtych drzwi. Wszyscy nie żyją. Specialist Wilson, this is Sergeant Kelly. Stay sharp, son. Look to your last known RP and fortify your position. We'll find you. Dobra. Koniec tego gadania. To tutaj powinna mieć chyba teraz dostęp do tych drzwi. Aha. Chodź tu, gnoju. Nie fikaj. Następne. Chyba coś powiedziałam wyraźnie, tak? Tutaj coś ważnego. Come on. Co to było? Co to było? Zbuntował się ten robocik? Nie. Czy on jest po mojej stronie? Już kurde tego nie pamiętam. Co? Skąd to? A. Aha, wiedziałam. Zza pleców się gnój pojawi. Wiedziałam. Co? Znowu słyszę jakiegoś. Chyba. Słyszę. Wyłazić. Bo ja chcę, żeby ktoś... O, właśnie, czułam. Chodź, kochanieńki. Słyszę cię. O, właśnie. Rozumiem, że headshot nie wchodzi w grę. Oni tak... Gnoje lubią się chować po kątach. Ło. Muszę chwilę poczekać. Dobra. Jeszcze jakiegoś słyszę. Czy to rura? Rura. Mogę tu przejść? Chyba mogę. Tu? Ktoś chce? O, zapominam o tych szafkach. Czy on je można... O, już ty! Nie no, strzelam w ścianę, jasna cholera. Coś tu ciekawego macie? Co ja właściwie zrobiłam? Coś zabrałam. Ta latarka też tak szybko pada, że to też nie jest fajne. Tutaj coś? Nie. O, super. Bierz pancerzyk. Czy już mam pełen pancerzyk? Mam pełen pancerzyk. Powiem to wcześniej, to co zabrałam, to pancerzyk. Kurde, mi się kończą naboje. Teraz, a ten... Okej. Okay. Dobra, to wszystko chyba. Dobra, wracamy się. Czy to można jakoś otworzyć? Bo to wygląda, już nie pamiętam. Tak jakby te szafki... Zaraz. A... Nie chcę marnować znowu kul. Aha, żywotek mam pełen. Nie, podświetla się na niebiesko tak, jakbym mogła je otworzyć, czy coś. O. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Strasznie dużo ołowiu muszę wpakować w takiego. O, coś słyszę. Tutaj chyba nie przejdę. Wow. O.
Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Chociaż 94 jeszcze nie jest tak źle. Mogę tu wejść? O kurde! Ale się wystraszyłam. No tak mogłam się spodziewać, bo te gnoje się, te zombiale się chowają po takich kątach właśnie. Dobra. Tak? Miałeś jakąś sprawę? Ło. Tylko bez takich. Tylko bez takich. Gazetka? Coś tu ważnego? Nie? Tu coś? Coś zabrałam. Tylko jest trochę cimno, to tak nawet nie wiem, co zabrałam. Mam jakiś magazynek czy coś. Nie, coś zaraz. Coś mam. Datapad. Personal. Okej, okay, to są personalne tutaj informacje i to jest główne zadanie. Return to Command Message Center. Okej, okay, muszę wrócić do tego z sierżanta Kelly. E-mail inbox, a nie mówi maniak. Wszystko się zgadza. Dobra, na razie przyjrzałam szybciutko. Ja nie będę w sumie czytać tych maili, bo chociaż one bardzo fajnie rozbudowują fabułę tutaj. I na podstawie tych maili można na przykład tam wyczytać. Teraz, czy ja mogę zabrać te jeszcze te magazynki? Nie, już mam pełne. Co to za jakieś pukanie, stukanie? Dobra, to teraz idziemy tutaj. Infirmary. Czyli jakby rodzaj ambulatorium. O, mogę się podładować? Tak, ale w sumie i tak nie było źle. Infirmary. Co tu się wyprawia? Co tu się wyprawia? O kurde. Na czymś się zablokowałam, nie mogłam się wycofać. Na pewno tej szafce. Wow. To chodźcie tutaj, panowie. O, o. Kurde, felek. Niedobrze, 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 niedobrze. Padaj na twarz. To nie jest dobra metoda, co ja zrobiłam. Och, kurde. Przy okazji szybko. Dobra. Powinnam się schować. Gdzie jest ten drugi trup? Już wyparował? Powinnam się ładnie schować za jakąś osłoną i nie tak wyłazić na nich. Ale troszkę mnie zaskoczyło. Jeszcze wybrałam sobie świetny pomysł na przeładowanie broni. Co tu się dzieje? Kolego? To coś dla mnie? Dobra, jak się podładuje latareczka. Tu coś? Nie. No, bosko. Dobra, latareczka cyk i lecimy dalej. Tak. To jest dokładnie to, co o tobie sądzę, kolego. Chyba z powrotem wrócę do pompki, bo strasznie dużo trzeba wpakować ołowiu w takiego gnojka. A ja gram na, nie wiem, normalnym poziomie. To jest chyba jako normalny poziom. Chyba musiałabym się przeczołgać, tylko nie wiem, czy mogę się przeczołgać. Oż ty! Ładnie to tak, kolegę tak potraktować. Dobra, ja spróbuję tutaj to złapać, boję się, że nie... Oj, nie wiem. A nie, dobrze jest. Myślałam, że to jest... Zbyt nisko jest ten ogień, ale jest dobrze. Przeładujemy broń. Okej. To jeszcze tutaj szybko zajrzę. Chyba droga do dalszych postępów to chyba jest z drugą stronę. Wow. Niezła sieka. Marine Center, objective complete. Okej. Marine. No, żyję, kolego. Dzięki. Security... Okej. Okay. Dobra. Jakie teraz zadanie? Po prostu przetrwać.
Join up with Bravo Team in Alpha Labs. Go through administration to for entry into. Okej, okay, musimy dołączyć do Bravo Team. I w tym celu musimy się przedostać przez laboratorium Alpha. Zakładam, że cudownie. No tak, Marine HQ. Zakładam, że to nie będzie ani przyjemne, ani łatwe. No tak, tu popsute, tam popsute. Radź se sam. O, witam kolegę. Dawaj to, co masz w ręku. To jest rewolwer, prawda? Teraz jedynka, muszę posprawdzać. To są piąstki. To je to. To je to. Teraz, a... rewolwer? To nie był przypadkiem rewolwer? Mi się wydawało, że to wyglądał jak rewolwer, który zabrałam. A może i nie. Dobra. Nie mam tutaj dostępu. A zaraz spróbujemy. 503? Nie, to nie to. Bo nie... Zaraz, jeszcze chwileczkę sprawdzimy, czy coś przyszło nowego. Dobra, jak będę musiała tutaj wejść, ale to raczej nie jest rzecz chyba obowiązkowa, tylko raczej opcjonalna. Kwestia tego, czy mam tutaj kod do tego, czy też nie. Mam nadzieję, że nie przeoczyłam tego w mailach. Chyba tu nie mogę pójść, to się zawrócimy, pójdziemy w tę stronę. O, słyszę radyjko. No i co? Albo się ze mną przyjaźnisz, albo nie żyjesz, gnoju. Tak jest. Przez Alpha Lab musimy się przedostać. To jest Infirmary, okej, on wyszedł z Infirmary. No to wygląda na to, że w tę stronę lecimy. Tu można otworzyć? Nie. Tu nie, tu to pewnie też nie. O! Downloading the pad. Bill, okej, okay. Bill jakiś, zaraz sprawdzimy go. Teraz tylko nic mi tu nie wyskakuje. Muszę mieć spokój. Dajcie poczytać. Bill Tyson, okej. Okay. Security code, o jest. Storage code, o, do tego składziku, 584, okej. Okay. Dobra, to najpierw szybko pójdziemy tam i zaraz będę czytać resztę. 584, dobra. Kurde. Ach, to ten ogień, za szybko wstałam, trudno. 584. Eleganciaro. Dawać wszystko. Wszystko bierę. Oje. Mogłabym mieć jakiś tutaj też update do tej latareczki, żeby tak szybko mi nie padała. Jakieś energizery czy coś mi dać. Dobra, to chyba teraz w tę stronę lezimy. Lezimy. Chyba w tę stronę, tak jak szłam wcześniej. Bo to jest Marine Command, czyli to będzie w tą stronę chyba. Alfa, laboratorium Alfa. Tutaj znalazłam ten datapad, więc... No, bez jaj. Czyli tutaj też nie ma przejścia. Tu nie ma? Nie ma? Nie ma? Czy tutaj? A zaraz. A, no właśnie, bo mam teraz tutaj dostęp do tego dzięki temu update'owi. Tak. Skąd to? Skąd to było? No i chcę, żeby mi wyskoczył ze pleców. Kolego, skąd to było? Okej, to jest popsute. Tu? Ale tutaj też jakiś zombial. Kurza morda. Co mi potrzebnie jest to... Chodź, dostaniesz w twarz. No, wychyl się. Chodź tu. Ja byłam szybsza. A, jest.
Chodź, chodź, chodź! Zapraszamy do... Zapraszamy na imprezę. Chodź. Tak. Jest jak... Masz... Jesteś tu z kolegą, nie? Wow. O! Elegancko. Dobra, to idziemy tędy teraz. Marine Command Access. Trzeba tu ostrożnie. O, słyszę jakiegoś marudera z latareczką. Teraz szybko, szybki, że tak powiem, spojrzenie za siebie, bo to tak jest, że za plecami od razu się pojawia kolejny jakiś składzik. A ten magazyn, jak to mnie interesuje, czy mnie nie interesuje? Tak jak ten, chyba też nie. O! Ty gnoju! Aj. Nie wiem, ja chyba się przerzucę na tą pompkę, bo strasznie sporo z tego karabinka łowić. Co mam użyć? Dobra, to tu tyle, tak? Tu nic więcej nie mam do... Słyszę jakieś... O, mogę sobie pograć? Dobra. Nie tracimy czasu. Mogę te magazynki? Jakiś zabrałam, dobra. To w związku z tym tutaj coś ważnego? Chyba nie. Tu też nie. O, zaraz. Aha, teraz w tę stronę muszę pójść. Bo... O, łazienka. Łazienka tutaj w tym miejscu jest najbardziej rozkoszna. O kurde. Nie ruszaj się, jak do ciebie mówię. Ja wiedziałam, że coś tu będzie, tylko już nie pamiętałam co, to jakieś po prostu halucynacje naszego bohatera. Dobra, bo tu się już zaczyna dziwnie robić. Wchodzimy w tę stronę. Aha, tak. Aha. A to ten robocik, kurde. Tylko mam nadzieję, ty strzelasz do mnie, czy nie? Będziesz do mnie strzelać? A nie, on mnie poprowadzi. Dobra. To ty jesteś dobry, tak? Prawda? Ty jesteś dobry. Ty jesteś fajny, ty jesteś dobry. Dobra, to... Bardzo ładnie, kolego. Ja ci też troszkę pomogę tutaj, wiesz, żebyś nie czuł się samotny. Tak jest, razem wszystkich pokonamy. Wszystkich pokonamy. Niedobrze, też mam mało, już tutaj życia mi troszkę... Było. O, tak. Ja tutaj chcę. Kurde. Kolego, możesz to otworzyć? Wiesz co, to nie jest najlepsza chwila do rozmów. Żyjesz? Dobra. Gdzie ty jesteś? A, do windy teraz pewnie muszę iść, tak? Jeszcze się to rozejrzę. Kurde, przydałby mi się... O! Tylko nic mi tu nie wyjdzie, bo mi się przydały jakieś magazynki. Może tu coś jest, jakiś sekrecik fajny? Zanim pójdę... A, dobra. Na pięterko poszłam, nic mi tu nie wychyli się. O, cudownie. Security Clearance Update, dobra. To jest chyba popsute. Kurde, felek. Dobra, to my to zeskoczymy są. Przeładuj, tylko troszkę żywotka mi ubyło, bo tu nie ma nigdzie, gdzie mogłabym sobie podładować, prawda? Nie fajnie. Jeszcze zglądam to na wszelki wypadek kąty.
Szybciuteńko, tylko zajrzę, co ja zgarnęłam. Duke and Matthews. Okej. Okay. E-mail. Przede wszystkim w tych mailach trzeba szukać kodów. Albo do kolejnych drzwi, albo do jakichś fajnych szafeczek. Dobra, lecimy do tej windy. Zaraz, bo chwila. Co ja mam do zrobienia? Główne zadanie. Personal. Go to administration to enter the alpha. Dobra, to chyba, to prawdopodobnie może być gdzieś na dole. Tak, administracja jest na pierwszym piętrze, to lecimy. Zakładam, że... no tak. Tak. Troszkę się nabrudziło, jak mnie nie było. I'm telling you now, Doctor, the UAC is taking over this operation. Operation? Is that what you're calling it? The situation is out of control. It's not out of control, Swan. You are. I'll manage this, and you and your flunky will be taking control of nothing. Do you understand? Yes, Betruger. I think I do understand. Okay, plan B. Okej, okay, rozmawiał. Rozmawiał przez... Oh. Auć, że tak powiem. Koleś w okularach rozmawiał z doktorkiem Zło, który przeprowadzał to dziwne eksperymenta. Co to jest? Unlocked? Są jakby uszkodzone. To chyba nie mogę. Nie mam dostępu. Tu jakiś się jeszcze pojawi? Za plecami? Tak. I takie tam ble, ble, ble. O! Tutaj chyba to są naboje do pompki. Oj, słyszę. To chyba ten, co wali ognistymi kulami. Tu trzeba... Gnój jeden. Teraz se postrzelaj. Au, nie we mnie, gnoju. Tak jest. O, słyszę kolejnego. Czy musisz po prostu wpadać na mnie? Doceni coś takiego jak dystans. O! Bardzo ładnie. Muszę się tutaj dobrze rozglądać. Tak, myślałam. Jeszcze jeden. Naboje for me. Szefka 013. Nie mam do tego kodu. Kurde, 513? Zaraz, bo tu też jeszcze był jakiś datapad. Widziałam. Co to było? Download the videos. Aha. Nie wiem, czy ty w audiologach też nie ma jakichś informacji dotyczących tych kodów. Ja kurczę, musiałabym teraz stać i słuchać tego. Z taką większą uwagą, bo gdyby tak po polsku, to tak na pewno łatwiej idzie niż słuchanie tego po angielsku. Ty gnoju! Kurde, nie mogę się ruszyć. Aj. Trzeba się wrócić i żywotek podładować. Tutaj chyba nie mam dojścia, prawda? Nie mam do tego alfa. Kto jest upoważniony? Director William Banks i jakiś Science Team 63. No właśnie. Nie fajnie. No dobra, lecimy dalej. Lecimy... Idziemy, bo uśniemy. A co to takiego? Tak. Podrzyj ryja. To chyba jest szyba, prawda? Albo i nie. Tu nie ma szyby? Zaraz. To w tym miejscu nie było szyby.
Teraz trzaśniemy go tutaj. Come on! Przez szybę. A jednak tu szyby nie ma. Mógłbyś to podejść. Chodź tu. No nie, nie pultaj się, sam zacząłeś. Tak jest. Musisz wziąć konsekwencje na siebie. Au! Ty gnoju! Chodź tu. Beczkami będziesz mi rzucał? Chodź tu. Gdzie on po raz? Teraz mi się za plecami gnój pojawi. Gdzie on po raz? Ja muszę go tutaj najpierw zdybać. No to przejścia nie ma żadnego, więc on tutaj raczej się nie pojawi, mam nadzieję. Beczką mi gnida rzucił. Mogę cię od razu zastrzelić, jak chcesz. Nie ma problemu. Wyłażą znikąd, no wiem. No, jeszcze coś chcesz powiedzieć? Czy już mogę ci zapakować kulkę, bo wyglądasz mi na takiego, co to zaraz wstanie. No, jeszcze coś powiesz? Dobra. Okej. Niestety, takie realia. William Banks, muszę zlokalizować jego PDA. Mam nadzieję, że to nie był ten. Nawet nie przyjrzałem się, jakie on ma nazwisko. No, szukamy dalej. Wiem, że można walić w te beczki, one są łatwopalne. Może tutaj damy jakąś radę przeskoczyć? Tu są jakieś drzwi, zaraz, może od tej strony. Aha. Jak się pojawia wróg, to znaczy, że dobrze idę. Nie skacz! Oszukujesz. Ja tego nie mogę zabrać, bo mam pełne. Dobra, to mam pełne. Czy teraz mogę się tu dostać? Chyba nie. Nie. Ale chyba dobrze idę, bo... Tak, dobrze idę. Skoro się coś tu dzieje, znaczy, że dobrze. A, no właśnie. O, kurka wodna. Oż kurde. Sztomendy, no. Sztomendy. Tutaj się chyba nie dostanę? Nie. Czyli... No teraz zrobiły dla mnie przejście, jak miło. A, jak... No cudownie. O kurde, jakiś za mną jest. Oj, niedobrze, 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 niedobrze. O cholera. Bardzo niedobrze. Okej, okay, czy ja się mogę jeszcze zawrócić? Ja się zawrócę, bo... Tak. Dobra. Gnoje. Troszkę mnie zaskoczyły. Dobra, ja się chyba przerzucę... Które to było? Dwójka? Trójka. Dobra. Na pompeczkę, bo jednak pompeczka to ma siłę. Ła, bez takich. Tego nie potrzebuję? Nie, tego nie potrzebuję. Co to jest? Dobra. No gnuje mnie troszkę zaskoczyły. Co nie było przyjemne. Nie było miłe, ani nie było przyjemne. Tu coś? Coś zabrałam? Pewnie jakiś magazynek. Aha. Tak.
Właśnie tak. Fajny w ogóle, ciekawy zabieg, że tak powiem, ruchowy. Mogę zabrać pistolecik? Nie, bo pewnie mam pełno. Dobra, niech się podładuje. Dobra. W sumie, tak jak jest oświetlenie, to nie ma co marnować tej latarki, ale jakoś mi tak raźniej jest. Mam nadzieję, Gnojku, że nie wstaniesz. Raźniej mi jest, jak latareczka mi świeci. O, dawaj, dawaj, dawaj. Bierz, bierz. Teraz mam wrażenie, że tutaj, no właśnie. Ten bardzo słodziaszny zwierzaczek się pojawi. O cholera. Cholera. Chyba tylko poprzez te drzwi. O cholera. Ach, myślałam, że będzie gorzej. No. Tak. Co za stresy, no. Coś, co mogłoby podładować mi zdrówko? A? Pewnie, że nie, bo i po co? W nagrodę za to, że chociażby załatwiłam tego gnoja, tego... Teraz, bo tu są drzwi, tak? A nie, nie, tędy nie mogę przejść, dobra, czyli to są jedyne. Not cool, man. Nie fajnie. I robi się coraz mniej przyjemnie. Zaraz, ja tu już chyba byłam, tak? Ale teraz muszę się stąd wrócić, bo tam uruchomiłam coś przy tym komputerze, jakieś włączyłam dostęp do kolejnych pewnie lokacji czy coś. Więc teraz mogę sobie wrócić. Dobra, niech się podłatuje latareczka. Dobra. No... Ktoś jeszcze chce ze mną pogadać? Pewnie zaraz checkpoint. Będę miała dostęp do tych lokacji tutaj. No tak, racja. Dostęp do lokacji, w związku z tym powitają mnie kolejne potworki, bo tak to właśnie pewnie będzie. Bo tu nadal nie mam, tak? Czy... Nie. Bo? A tutaj coś? W związku z tym nie. Dobra, to idziemy teraz w tamtą stronę. Alpha Labs, o właśnie. Alpha Labs. I teraz tutaj może coś się zmieni na korzyść, bo tu nie ma żadnej szyby. To wygląda tak, jakbym mogła tam przejść, albo... Okej. Okay. Nie mam tego datapad, tego tam wymaganego dostępu tam. Mam jak zrobić coś takiego? O właśnie. No właśnie. W sumie pewnie od razu już mogłam coś takiego zrobić, no ale no trudno. Okej. Okay. Tutaj mogę? Nie, nie mogę. Dobra. Czyli... A tu? Coś tu mogę włączyć? Nie, tu? Oh, come on! Tu nie mogę, tu nie mogę, to co? Coś, czegoś nie zrobiłam tam wcześniej? Zaraz, czy ja mam coś jednak tutaj do tej szafki? O, jest coś. The door code, ale... The door code 586. I'm insecure. Jeszcze raz. 586. Może to jest to? Gdzie to jest? 586. O, super, okej. Okay. No tak, tylko że... Myślałam, że będzie coś, co pozwoli mi też otworzyć, dostać się tu, albo do drugiej, a to jest tylko dodatkowy pancerz i granat. No super, fajnie, ale to mi nie pomoże zrobić postęp.
Może tutaj czegoś nie zabrałam stąd. A, czyli te drzwi tutaj. A, okej. Zapomniałam kompletnie o tych drzwiach tutaj. Dobra, że tutaj sobie jeszcze zglądę. Tak. Teraz se znalazł kanciapę. Teraz, bo tu mam drzwi, tam mam drzwi. Teraz nie wiem, gdzie lepiej najpierw pójść. We'll have to access the system somewhere else. All right, let's go. Ach, nie lubią mnie tu. No podejdź, że to ci sprzedam ołowiu trochę. Nie, to za daleko jest. Kurde, nie wiem, czy trafią go z tej odległości? A, jednak tak. To dobrze. Jednak na taką odległość jeszcze to działa. To dobrze. Może pewnie to PDA tutaj. William Banks. No właśnie, tutaj Access ma William Banks. Wstaniesz, gnoju? Przez medic kit, okej. Złapałam sobie tą apteczkę. Jakby pokój tego Banksa, ale General Access. Ale tu chyba nie było żadnego PDA. Nie ma tu żadnego PDA, dobra. To lecimy dalej. Wow. O, jest coś. Oj. Iść. Aha, ała. Ty gnoju. No tak, można było się tego spodziewać. O kurde. Oj, co to za śmiech? Co to za śmiech, ja się pytam. Dobra, to nie wygląda za dobrze. Ale już mamy ten odpowiedni PDA, no to będzie oczywiste, że zacznie się akcja, jak tego tylko zabiorę. Skąd to? A, no tak. Powrotna droga nie będzie taka prosta. Okej, mam ten PDA. Tego Williama Banksa, tak? Tylko teraz spokojnie jest, bo chciałam go przejrzeć. Także wszelkie plugastwo niech na chwilę łaskawie poczeka. Mentioning that personnel are not reporting for work and that calls to their quarters have gone unanswered. O, coś dla mnie? Dobra. Sent the names of those personnel to Mars City Security and they have promised to initiate an investigation. But this news is very disturbing. Especially at a time when there are so many people in the infirmary suffering from sudden cases of schizophrenia and other psychological disorders. I hope there is no connection between those cases and gdzie, co, gdzie? Missing personnel. Okej, zapisało mi się. Dobra. Tu zapauzuję i tutaj się zatrzymam. Tak pewnie odcinek będzie dosyć długi, no ale cały czas się dużo dzieje, więc trudno tak wychwycić odpowiedni moment, żeby się zatrzymać. No, gra naprawdę zapowiada się, no jest absolutnie zacna. Nawet fajnie jest to, że niewiele pamiętam z tego, jak po raz pierwszy przychodziłam tą grę, oczywiście w tej normalnej wersji, jeśli chodzi o trójkę. Wiem, że świetnie się bawiłam i to tak ma się wrażenie, że dzięki temu, że przychodzę ją pierwszy raz z tego tytułu, że niewiele już pamiętam po tylu latach, co się działo w tej trójce. Okej, w tym odcinku to będzie wszystko. Jak zwykle dziękuję za wszelkie zainteresowanie tym, co robię. Dziękuję i do usłyszenia.